Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Nieściur i jestem dyrektorem oddziału Centrostal Kielce S.A. oddział w Rzeszowie. W tej chwili znajdujemy się na hali magazynowej naszego oddziału. Tutaj przechowywane są wyroby hutnicze, które dalej odsprzedajemy swoim klientom. W tym momencie w oddziale Rzeszów zatrudnionych jest 16 osób. To 5 handlowców i 10 osób pracowników magazynowych wraz z kierowcami. 16 osobą jestem ja. Jesteśmy na hali, która jest wyposażona w 4 suwnice od 3,2 tony do 6,3 tony. Posiadamy tu wycinarkę plazmową oraz piłę do cięcia prętów stali. Chciałbym wspomnieć o naszych przewagach konkurencyjnych, tak? Tak jak mówiłem, znajdujemy się na hali magazynowej. W tym momencie na tej hali magazynujemy ponad 1,5 tysiąca ton materiału. Tym, czym się wyróżniamy na ten moment, to jest szerokość tego asortymentu. W tym momencie mogę się pochwalić, że jest to ponad 2,5 tysiąca pozycji asortymentowych. Specjalizujemy się głównie w sprzedaży blach, kształtowników zimnogiętych. Naszą mocną stroną i to, co nas wyróżnia wśród konkurencji na rynku podkarpackim, jest szeroki asortyment prętów walcowanych w gatunkach zwykłych, gatunkach ulepszonych czy ulepszonych cieplnie. Warto jeszcze wspomnieć o szerokim asortymencie prętów ciągnionych. Są to zarówno pręty płaskie, okrągłe, jak i sześciokąty. Mówiłem już o naszych przewagach konkurencyjnych, tak, jeśli chodzi o asortyment. Natomiast uważam, że naszą najmocniejszą stroną i tym, co wyróżnia nas wśród konkurencji, jest świetny i zgrany zespół. Muszę tutaj wspomnieć o doskonałych pracownikach działu handlowego oraz stałej załodze pracowników magazynowych, którzy cechują się wieloletnim doświadczeniem. Są to specjaliści w swojej dziedzinie. Oprócz tego, że jesteśmy pasjonatami stali, no, to warto wspomnieć o tym, że moi pracownicy posiadają także zainteresowania w kręgu prywatnym. I tu muszę wspomnieć o naszych wspaniałych mężczyznach, którzy są członkami klubu motocyklowego, którzy oprócz tego, że posiadają znaczną ilość tych motocykli, to mają naprawdę w swoich zasobach motory wyjątkowe, które myślę zostaną zaprezentowane w tym programie. Na ten moment chciałbym zaprosić i zachęcić Państwa do oglądania naszej strony facebookowej i naszych prezentacji na YouTubie. Dziękuję bardzo.